Witam Państwa, dobry wieczór, a oto sygnały dnia. W Wałczu antywojenna manifestacja. Przypomnijmy, kwiecień to miesiąc pamięci narodowej. Cmentarz wojenny w Wałczu. Spoczywają tu prochy kilku tysięcy żołnierzy polskich i radzieckich poległych przy przełamywaniu wału pomorskiego i wyzwalaniu naszych ziem północnych i zachodnich. Dzisiejsza manifestacja zgromadziła mieszkańców miasta i okolic, kombatantów, byłych żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego, którzy walczyli o tę ziemię. W apelu poległych oddano hołd wszystkim polskim żołnierzom walczącym w latach II wojny światowej. Apel pokój. Ewa Fedorczuk odczytała pokój apel jest o pokój. Możliwy. Musimy tylko mocniej zewrzeć szeregi wszystkich ludzi na świecie, którzy pragną żyć w pokoju. Pod pomnikiem żołnierzy polskich i radzieckich przedstawiciele władz politycznych, młodzieży, kombatantów i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów. Po zakończeniu uroczystości spotkali się z kombatantami i harcerzami. Sprawy gospodarcze. Reforma również w bankowości. Już w przyszłym miesiącu utworzonych ma być 9 banków komercyjnych o zasięgu ogólnokrajowym. Będą miały możliwość różnicowania stawek procentowych oraz opłat za usługi bankowe. Jeszcze na początku 1987 roku o chodakowskich zakładach włókien chemicznych Chemitex w Sochaczewie można było powiedzieć, że to bankrut z 350 milionami strat. Zarząd komisaryczny, nowa, bardzo młoda kadra kierownicza, udowodniła, że bardzo wiele zależy od ludzi. Wszystkie wydziały produkcyjne, a wkrótce i administracja, pracują w systemach partnerskich. Ale żeby obraz nie był zbyt różowy. W tym roku, według wyliczeń resortu pracy, mają zapłacić 90 milionów podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń. Budowa Orbisowskiego hotelu przy ulicy Złotej w Warszawie. Prace rozpoczęły się 9 miesięcy temu. W listopadzie podziemia były przykryte stropem. Dziś już roboty betoniarskie na czwartym piętrze, a na dolnych kondygnacjach prace instalacyjne. Tempo, o którym w Warszawie zapomniano. Na dobrą budowlaną robotę jest zasadniczo jedna recepta. Przede wszystkim dyscyplina pracy, właściwy nadzór i fachowa koordynacja robót oraz żelazne pilnowanie harmonogramów wykonawczych. Według planu 8-piętrowy hotel na 674 łóżka ma być przekazany Orbisowi w lipcu przyszłego roku. Sądząc po tempie prac na budowie, Walinpex odda hotel przed terminem. Być może, choć to brzmi niewiarygodnie, już niedługo w Brynicy będzie można łowić ryby. Na razie płyną tutaj ścieki z wielu miast i zakładów przemysłowych. 3 lata temu minął termin oddania do użytku oczyszczalni Radocha II w Sosnowcu, która miała je neutralizować. A roboty trwają. Będzie się tutaj oczyszczać ponad 200 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę z Sosnowca, Mysłowic, Czeladzi i Katowic. Tylko kiedy to nastąpi? Władze województwa katowickiego pilniej przyjrzały się realizacji tej tak ważnej dla regionu inwestycji. Podjęto decyzje, w wyniku których natychmiast przyspieszono tempo robót. Uwzględniając obecne realia, ustalono nowe terminy, według których część mechaniczna oczyszczalni zostanie zakończona w 1990 roku, a część biologiczna w 2 lata później. Polscy edytorzy przygotowują do druku część utworów Jerzego Kosińskiego. Ukażą się m.in. pomalowany ptak i kokpit. Przypomnijmy, że Jerzy Kosiński od 30 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory napisał 11 książek. Magazyn Publisher Weekly zaliczył go w poczet 30 nieśmiertelnych współczesnych pisarzy amerykańskich. Jerzego Kosińskiego przyjął profesor Aleksander Krawczuk. Mówiono m.in. o dorobku literackim pisarza oraz o planach publikacji jego książek w Polsce. Powiedział pan, że jest pan chciwy na wszelkie doznania emocjonalne, na wszystko, co pana psychikę wzbogaca. Czy w tym kontekście można rozpatrywać pana podróż do Polski? To jest bardziej niż powrót po wrażenie. To jest powrót w jakimś sensie do istoty samego siebie, powrót do polskości, którą w jakimś sensie ja zatrzymałem, ale historycznie uważałem, ja autentycznie uważałem, że do Polski prawdopodobnie nie będę mógł przyjechać i miałem dobre przykłady. Marian Hemar nie mógł wrócić do Polski, Wierzyński nie mógł wrócić do Polski, Jan Tapoczyński nie mógł wrócić do Polski, najwybitniejsi polscy intelektualiści nie mogli wrócić do Polski. Dlaczego nagle mógłby wrócić Jerzy Kosiński? Czyli w jakimś sensie, zwłaszcza po roku 68, ja założyłem, że Polska będzie żyła i polska inteligencja i polska świadomość będzie żyła we mnie. Natomiast Kosiński nigdy wywiadu w Warszawie nie będzie mógł udzielać. Proszę pana, jeszcze jedno pytanie, jeśli pan pozwoli. Jest pan po spotkaniu z ministrem Krawczukiem, po rozmowach w naszych wydawnictwach.
chciałabym zapytać o atmosferę tych spotkań. Znaczy, to jest bardzo ważne spotkanie i dla mnie osobiście, i dla Fundacji Studiów Polsko-Żydowskich, dla której ja pracuję, której się poświęcam raczej. I chodzi o stworzenie w Kazimierzu, na Kazimierzu w Krakowie, centrum, żyjącego centrum kultury polsko-żydowskiej. Tadeusz Kondrat obchodzi 80. urodziny i 60-lecie pracy artystycznej. Mistrz ról charakterystycznych rzadko grał rolę amantów, chociaż i takie były. Debiutował w 1928 roku w Poznaniu w Teatrze Wielkopolskim. Grał także na scenach Krakowa, Katowic, Łodzi i Warszawy. Stworzył wiele wspaniałych kreacji aktorskich. Grał królów, dyrektorów, taksówkarzy, hydraulików. Jako aktor komiczny marzył o wielkiej roli dramatycznej. Była nią m.in. rola tytułowa w dramacie Leona Kruczkowskiego Juliusz Hietel w reżyserii Aleksandra Bardiniego. Występował także w filmie, radiu i telewizji. Znakomitymi kreacjami wszedł na stałe do kronik sztuki scenicznej i pamięci kilku pokoleń widzów. Z okazji podwójnego jubileuszu Tadeusz Kondrat otrzymał listy gratulacyjne od Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i kolegów z Teatru Polskiego w Warszawie oraz wiele serdecznych życzeń. Nie jest nic tak pięknego jak teatr. To skarbnica. Tam można się wyżyć. Tam można wszystko robić, co się nie robi normalnie w życiu nawet. Ale trzeba myśleć. I skromność. Sztuka wymaga pokory. Piekielnej pokory. Tam nie wolno wyskakiwać. Ja wam to pokażę. Nic nie pokażę, bo nic nie umiesz. Po prostu dopiero na scenie się uczy wszystkiego. A z czego śmieją się Szwajcarzy, można przekonać się w Galerii Szpilek na wystawie satyrycznych rysunków z czasopisma Nebelsparter, wychodzącego w Zurichu. I oto okazuje się, że śmieją się z tego samego, co wszyscy. A więc z telewizji, z siebie samych, swoich problemów i słabostek. Te żarty mają już 113 lat, tyle bowiem wynosi staż wydawniczy pisma. Specjalnością satyryczną Nebelspartera był od zawsze i jest dziś humor polityczny. Wysłuchajmy teraz informacji sportowych. Teresa Folga zajęła pierwsze miejsce w konkurencji wieloboju podczas 15. turnieju wiosny w gimnastyce artystycznej rozgrywanego w poznańskiej arenie. Mistrzyni Polski potwierdziła swoją klasę w rywalizacji z gimnastyczkami 13 państw, wśród których znajdują się reprezentantki Bułgarii i Związku Radzieckiego, które tym razem nie przyjechały, co prawda, w najsilniejszych składach, bowiem tuż przed Mistrzostwami Europy ich miejsca zajęły młodsze koleżanki, z których najlepsza, Zlatka Angełowa, zajęła trzecie miejsce, bowiem miłą niespodziankę sprawiła najmłodsza Polka, 14-letnia Liza Białkowska, która wyprzedziła Bułgarkę i uplasowała się na drugim miejscu. Wśród najlepszych juniorek triumfowała również Polka, Joanna Bodak. Jutro finały w poszczególnych układach.